Paznokcie, fanatyczki koków narciarskich. Sandra Zaczkowska w grupie Kulolupa zamieściła krótkie wideo z instagramowego profilu o nazwie Fabiana Nails Design Official. Profil obserwuje ponad 1900 osób, a wspomniane wideo polubiło ponad 350 osób. Zobaczyć możemy na nim stylizację wręcz szybującą do góry. Ale brudna lampa. Co się tu stało? Jakby ktoś nie widział. Narysowałaś palca. Dałaś już subka. Ale ryczę. Ile tu jest stopni? Tu jest zero. To pan znowu idą. Naprawiam 10 stopni. Stylistka paznokci powinna wiedzieć, kiedy ustąpić podologowi. Kolejny post w grupie Kulolupa zamieściła Edyta Dzitkowska, która podzieliła się TikTokiem z profilu Susie Official. Profil obserwuje ponad 7 milionów osób. Zobaczyć na nim możemy proces tworzenia stylizacji. Natomiast to, na co zwróciła uwagę autorka postu, to masa kładziona na paznokieć, pod którym znajduje się krwiak. Ten krwiak, który tutaj widzimy, absolutnie stylistka nie powinna nałożyć na niego żadnej masy, a jak już to by jakąś przezroczystą, żeby móc to widzieć, co się tam dzieje pod spodem. W każdym razie ten paznokieć powinien trafić do podologa i podolog powinien się nim zająć, stwierdzić, co z tym fantem trzeba zrobić dalej. Więc ja jestem bardzo przeciwna nakładaniu tutaj czegokolwiek. Samo wykonanie stylizacji pozostawia wiele do życzenia. Podłożenie szablonów jest tragiczne. Paznokcie szybują do góry, są źle opiłowane. Koniec końców nie są jakieś mocno nieestetyczne. Są w miarę szczupłe. W miarę to estetycznie wygląda. Reasumując, ja bym odesłała, bo się nie znam, tak? Ja bym odesłała do podologa z tym jednym paznokciem. I na litość boską, Zusię, znajdź sobie lepszą stylistkę. Albo powiedz jej, żeby się douczyła. Uwaga, stylizacja paznokci za niedługo zostanie przez to właśnie wyparta. Kolejną autorką posta w grupie Kulolupa jest Klaudia Wolicka. Klaudia udostępniła aukcję z internetowego serwisu sprzedażowego AliExpress. Kupić na niej możemy zestaw 10 sztuk pierścionków za niecałe 40 zł. Według sprzedawcy mają imitować stylizację paznokci, a przy tym są zdrowe i nie szkodzą paznokciom. Pokaż te pierścionki, tego, że jeszcze nie widziała. I to jest pierścionek. Ale no dobra, okej, na pewno to nie jest takie coś do chodzenia. Przynajmniej dla mnie. Ale na przykład robisz jakiś teledysk, robisz jakieś, nie wiem, zdjęcia, sesja zdjęciowa, albo jakiś filmik, TikTok, no to super, nie? Super pomysł na jakieś takie ciekawe, kreatywne wykorzystanie tego artystycznie, ale dochodzenia to tak średnio. Ktoś sobie chyba żarty zrobił, że zdrowsze niż stylizacja paznokci. To właśnie tego prowadzi wyrzynanie krawędzi dolnych. Autorką postu w grupie Kulolupa na Facebooku jest Katarzyna Rodak, która podzieliła się krótkim wideo pochodzącym z profilu The Nail Babe UK na Instagramie. Wideo zostało wyświetlone ponad 340 tysięcy razy, a profil ma ponad 280 tysięcy obserwujących. Zobaczyć na nim możemy metamorfozę paznokci, a wcześniej usuwanie bardzo zniszczonej masy stylizacji. Dobrze, zdania w komentarzach są bardzo podzielone. Ja zobaczę sama to na własne oczy i stwierdzę. Mamy klientkę, która ucina sobie plaster, który jest naklejony na chyba złamany paznokieć. No ogólnie nie dziwię się, dlaczego się te paznokcie złamały, bo są tak wyrżnięte krawędzie dolne. No nie ma ich, nie ma ich. Krawędzie dolne zostały wyrżnięte, przez to i cały grzbiet poszedł do góry, więc to wygląda jak jakieś takie szpony zawinięte w dół. Krawędź dolna, tu mamy linię wzrostu paznokcia, powinna tak wyglądać. O tyle brakuje nam paznokcia, o tyle. Masakierka. Więc nie dziwię się, bo w strefie stresu jest wyrżnięta krawędź dolna, no i miały prawo się złamać te paznokcie, niekoniecznie z winy klientki. Dobra, złamał się troszkę na łożysku. No nie dziwi mnie to, że on się złamał. Sucha jest ta rana, tutaj nie ma lejącej się krwi. No lepiej to wygląda niż ta poprzednia stylizacja. Być może ta poprzednia stylizacja nie była wykonana w tym samym salonie, bo tu widzimy, że są wyrżnięte krawędzie dolne, ale nie aż tak bardzo jak w tamtych paznokciach. W tamtych paznokciach to wyglądało z boku. Odtąd tak już było, tak by ten paznokieć wyglądał. Tyle by, tego by tutaj nie było. Więc no, i nawet grzbiet całkiem wygląda. Już pomijam fakt, że paznokcie okropicznie lecą w dół, bo tips był przyklejony, tak? Nie mam z tego. W każdym razie ona uratowała klientkę, ta stylistka.
Co mam wam powiedzieć? Brzydkie pazy! Kinga Kowalczyk jest autorką kolejnego postu w grupie Kulolupa. Kinga udostępniła TikToka mającego ponad 36 tysięcy polubień z profilu Rychix, który obserwuje ponad 237 tysięcy osób. TikTok przedstawia wizytę w salonie kosmetycznym oraz wykonanie stylizacji paznokci. Pod TikTokiem w komentarzach przeczytać możemy dyskusję na temat słabo wykonanej budowy paznokci. No dobrze, mamy bardzo krótką płytkę paznokciową, szeroką, troszkę chyba nawet bym powiedział obgryzioną gdzieniegdzie, na pewno na środkowym, ale nic nadzwyczajnego, z czym by sobie stylistka nie dała rady. Mamy tutaj różne rzeczy na stole. Tipsy, chyba naklejone, lecące w górę. Tipsy. Właśnie to jest ogromna przewaga szablonów nad tipsami, bo tipsy idą w tę stronę, którą paznokieć, albo w dół. Jeżeli są proste, to w tę stronę, w którą paznokieć idzie, patrząc od boku. Grzbiet idzie prosto, no to idą prosto. Grzbiet idzie do góry, no to tipsy też idą do góry. A szablon możemy dowolnie tutaj, pod dowolnym kątem sobie nim manewrować, konfigurować możemy. I paznokcie jesteśmy w stanie zrobić prawie każdego kształtu. Od tej perspektywy cudownie widać właśnie, że ten tips jest tak krzywo przyklejony, że szok. Oj. Oj, oj. Dobra, jest używanie mandrela, to było w porządku. Tu bardzo grubo coś poszło nie tak z klejeniem tipsów. Tak idzie palec, tips w lewo. Tutaj idzie bardzo do góry, niby równo z palcem, ale widać, że on po prostu aż szybuje. No, środkowo wiadomo, że krzywy, wskazujący też niestety, no. Tutaj. Chyba, że to jest jeszcze przed piłowaniem. Miejmy nadzieję, że to jest przed piłowaniem. Bo tak naprawdę ten paznokieć, a właściwie jego grzbiet powinien tak wyglądać. O, gładziutko. Gładziutko. Brzydko skórki obrobione, ten glut na kciuku został. Tak poszarpanych skórek dawno nie widziałam i zalanych. O, no. Bardzo słaba praca. A to wygląda jakby było robione w salonie. No. Niektóre marki niepaznokciowe powinny brać ekspertów co do wyboru inspirujących paznokci na swoją stronę. Anna Golinowska w grupie Kulolupa podzieliła się zdjęciami udostępnionymi przez markę René na Facebooku. Profil marki obserwuje ponad 330 tysięcy użytkowników, a post zebrał 15 reakcji. Zdjęcia przedstawiają paznokciowe inspiracje, jednak ich estetyka budzi wiele wątpliwości. No dobra, brzydko wykonane, ale te nie są złe, te są ładne, te też są w porządku. Tu wykonanie jest... No widzę ten wskazujący u góry, tylko nie wiem, jakich mam słów użyć, żeby powiedzieć, że jest szponem zawiniętym w dół. Halo, halo, wódz, co? Zmogło go? No, te są brzydkie. A ten kciuk, ale wyrżnięty. Czy ta linia wręcza jest wyfotoshopowana? Wydaje mi się, że to jest kolor neonowy i to może tak wyglądać, bo ona jest taka zblurowana, jakby trochę tak neony działają na zdjęciach. Czasem tak bywa. Wierz mi, gdyby ona była wyfotoshopowana, to by wyglądała dużo lepiej. Chcesz się pozbyć swojej własnej naturalnej płytki paznokciowej? Zapraszam do tego salonu. Katarzyna Kasia w grupie Kulolupa udostępniła TikToka, którego polubiło ponad 684 tysiące osób. A sam profil o nazwie Mel Christina obserwuje 70 tysięcy użytkowników. Zobaczyć na nim możemy przemianę naturalnych paznokci w stylizację, która jest długimi kwadratami. Patrzysz na ten obraz i co ci tu nie pasuje? Ja zaraz powiem co, ale najpierw napisz. Dobra, napisane. Co to ma być? Patrz, ile z tego paznokcia naturalnego jest pyłu na kciuku gołym, bez rękawiczki. Nie wiem, co gorsze, to, że ten sproszkowany paznokieć jest na gołej ręce, czy to, że jest go tak dużo, tego proszku z paznokcia, to tu połowa warstw płytki paznokciowej chyba została spiłowana, zamieniła się w pył. To są te tipsy, które są taką już trochę nową generacją, tipsy, które są przezroczyste, które przyklejamy na bazie od skórek, więc tak, takie troszkę iście na łatwiznę, no ale z drugiej strony jest szybko. Z jeszcze innej strony, no za dużo tam nie poszalejemy, jeżeli chodzi o kształt, ale jeszcze z kolejnej strony szybko, łatwo i ładnie to wygląda. I nie trzeba mieć jakichś takich mega umiejętności, żeby coś takiego wykonać, bo wszystko już jest gotowe, tylko po prostu przyklejamy, troszkę podpiłowujemy. Podpiłowujemy pilnikiem, który przeszedł nie jedną klientkę, nie dwie, nie 20, no więcej. Jest tak zdrachany. Po czym poznać, że wolny brzeg jest grubo za gruby? Po jego grubości! Tu jest grubo za gruby wolny brzeg. Tak powiedzmy o milimetr. A wierzcie mi,
Jeżeli chodzi o wolne brzegi, to milimetr za dużo, to jest kolosalna różnica. Ale tu budowy nie było, sam tips, więc powinno być cienko. French połyskujący na macie. Nie są to co prawda najgorsze paznokcie, jakie widziałam w życiu, ale też nie są fajne. To sama chętnie przetestuję kiedyś. Julia Grigoriew w grupie Kulolupa zamieściła krótkie wideo pochodzące z instagramowego profilu Natashik Art. Wideo to zostało wyświetlone ponad 6 700 000 razy, a sam profil ma 11 000 obserwujących. Zobaczyć na nim możemy proces tworzenia stylizacji. Autorka postu Julia pyta, czy tak można? Dobra, mamy dual formy. Uklepywanie pędzelkiem w środku, ale grubo. A okej, okay, albo będzie zrobione przedłużenie, albo łożysko. W sensie łożysko taki skrót myślowy. Albo takie jajeczko do fręcza. Będzie łożysko do fręcza. Tak, i dosunięty został French, więc będzie szybki, konstrukcyjny French. No ładnie, krawędzie dolne ładnie wyrównała, od spodu wyfrezowała, żeby była krzywace wewnętrzna, też ładna. Fajny, szybki sposób na Frencha konstrukcyjnego. Kurczę, chętnie bym to przetestowała. Hania, zapisz mi to, halo, halo, wódz, zaproszę mi to zapisać, że mam to przetestować. Zaciekawiło mnie to. Dobrze się bawiliście, to kliknijcie tutaj, żeby kontynuować dobrą zabawę. Tam tego znajdziecie więcej.